Cześć, witajcie z tej strony Patkom, a to jest już piąty odcinek Citybus Manager. Kontynuujemy oczywiście naszą przygodę z PKS Stasilas. Najpierw wysyłając oczywiście linię. Przypisujemy oczywiście autobusy na linię. Co z tą linią 1 zrobić nadal nie wiem, ale już mam pomysł na nową linię. Więc kupimy sobie tabur. Tabur sobie kupimy. Może zanim tabur sobie kupimy, tabor oczywiście, to stworzymy tą linię boksy. Zobaczcie, jakie ona będzie miała wykorzystanie. Myślałem, czy nową linię nie zrobić, ale skoro możemy sobie zrobić kursy, że tak powiem, Helios. A, w tym, w galerii tej, gondola. Ale ona od 14.14, to już czwartek, od czwartku do niedzieli, to nie tak średnio. Izabelin, łomatko, drugi koniec praktycznie. To na razie sobie nie będziemy robić tych linii. Może następnym razem, bo faktycznie ona nam daje dosyć spore zarobki, co jak co. Ale na ten moment sobie zrobimy nową linię autobusową. W końcu połączymy Zegrze z Legionowem. I zrobimy po prostu linię z PKP Zegrze Południowego. Na razie u mnie jest Zegrze Południowe. Tylko tak, teraz się zastanawiam, czy pojechać prosto. Czy nie lepiej by było pojechać przez Wieliczew i Łajski. Bo teoretycznie miałbym tutaj więcej możliwości rozwoju niż taką jazdą prosto. Ale może na początku zrobimy sobie w sumie tą linię prosto. Myślę, że tak zrobimy. Po prostu chcę na razie połączyć Legionowo z Zegrzem. Potem możemy pomyśleć nad... Aha, czekajcie, bo ja tu muszę zmienić ten... Ja oczywiście nie pamiętam, jakie tu przystanki są, więc ja kieruję się tym, co tutaj Mikra sugeruje. Jeżeli chodzi o przystanki. Okej, to zrobimy tak tu. Teraz tak tutaj, tu. Sielankowa. A tu chyba jest przystanek w rzeczywistości. Czy mi się coś myli? Dobra, to zrobimy tutaj. Nie wiem, czy jest Zegrzyńska Dolnocna. Chyba jest. Wow! Zobaczymy, czy ta linia nam coś da. Mam nadzieję, że da. Coś tu mi się chyba zepsuło. Nie, dobrze jest. Trochę dziwne, ale chyba dobrze jest wszystko. No. Nie wiem, o co chodzi. Okej. I tutaj cyk do Zegrza. Dobra. Czwóreczka. Zaznaczymy. Przy okazji dostałem po osiągnięcie, że stworzyłem 100 linii autobusowych. Ja myślałem, że to chodziło o save'a, a nie, że ogólnie w grze. Warto wiedzieć, że jest takie osiągnięcie, ja myślałem, że chodzi o save'a, nie? Znaczy wiedziałem, że jest osiągnięcie 100 linii autobusowych, ale myślałem, że chodzi, że na jednej grze. Co jak co, ale nie ma dużo ludzi. Myślałem, że będzie więcej. Ale... Dobra, zrobimy częstotliwość 130 minut. Na razie. Przez cały dzień od 4 do 22. Chyba, że zrobimy 120 i będzie więcej. Czy coś się zmieniło? Nie. To zrobimy tak. Co 30 minut szczycie, bo ogólnie przez cały dzień co 30 minut. Tylko tak, ustawienie zaawansowane. Zobaczę, czy mi się tutaj nie dublują jakieś przystanki. No chociażby tutaj jest w jedną minutę, no, to będą opóźnienia. Na PKP Legionowo troszkę niech zrobi postój. Tak to moim zdaniem jest w porządku, tylko zobaczę, czy jeszcze 100 mi nie przybyło autobusów. Nie, co najmniej dwa muszę mieć. Dzięki za info, że gra została automatycznie zapisana. Depota oczywiście. Na razie nie. Na razie bez stacji ładujących. Ta linia nie będzie elektryczna, od razu mówię. I aktywujemy linię teraz. I tak, od razu sobie kupimy flotę autobusową, więc kupujemy tak. To kupimy sobie może... Co by tu kupić, kochani? Kupimy sobie Solarisa Urbino 8 i 6. Kupimy dwa autobusy. Oczywiście. Oczywiście malowaniu białym. Tylko tutaj może zrobimy tak sobie, że czarna będzie na górze. No dobra. Oczywiście naklejeczka. PKS Stasila zdamy tutaj. Okej. I zaraz tutaj wiadomo.
My sobie od razu te autobusy oznaczymy. Czekajcie. Ile, jaki ja mam? 6, 5, 4, 3, 2, 6. Czyli to będzie siódemka. Dobra. I zaraz będzie jechał drugi. I to będzie ósemka. I od razu tak. Personel. Proszę bardzo, kierowcy autobusów zatrudnimy 4. Się nie to wygląda, żeby to było białe. Bardziej wygląda tak srebrno. Okej, dobra. Nie wiem, czy oni zaczęli już pracę. Chyba tak. Dobra. Proszę wyjeżdżać powoli. A, jeszcze tutaj. Dobra. I zaraz zobaczymy. W końcu mamy te połączenie z Legionowem. Takie pasażerskie. Myślę, że następnym celem faktycznie może być Nieporęt. Ale zobaczymy. Zobaczymy, co będzie. No, czeka nas nadal weekend, więc w weekend będzie ciężko jakikolwiek zarobek. Przynajmniej tak myślę. Okej, niech ta linia 5 wyjeżdża. Zaraz sobie zobaczymy, ile on będzie łapać pasażerów w godzinach szczytu, czyli tak mniej więcej 6. Zobaczymy, jak to będzie. Może im tu jakieś akwarium postawić? Czekajcie, biuro. O, półeczkę im postawię. Proszę bardzo. I drugą półkę na książki. Okej. O, zegar się, no to chyba niedawno musieli dodać, już wcześniej go chyba nie było. I on serio odmierza, czy tak statyczny jest? Statyczny jest, a szkoda. Fajny bajer by był. Dobra, zobaczymy sobie ten tydzień 4. Jak sobie ona radzi, czy ona będzie opóźniona, czy nie, ale raczej nie, raczej wątpię, że będzie opóźniona, bo w końcu to jest linia podmiejska. No chociaż w rzeczywistości tutaj ta ulica to się potrafi zakorkować w godzinach szczytu, jakby nie było. Ale nieźle, jest nawet sporo pasażerów. Oczywiście nie jest tak, że musi być mach, czyli 46. Pewnie w miarę rozbudowy tej sieci komunikacyjnej, no będzie tutaj jakby większa liczba pasażerów, ale widzę, że tu już czwóreczka, to już taka nawet. Ta druga, godzina szczytu już nawet zapełniona była prawie, no to tak. Nie narzekam, nie narzekam. Natomiast nasze osiągnięcie to jest rozbudować sieć autobusową, czyli muszę ustanowić linii, żeby połączyć je z użytecznościami publicznymi w 26%. Na razie mam 19,3%. Za to zdobędziemy 17 500 zł i 15 pucharków. Ale jesteśmy już powoli, powoli kończymy osiągnięcie, ukończ pomyślnie 80 kursów. Okej, ale widzę, że czwórka jednak ma jakieś tam opóźnienie z tego, co widzę. O, już jest przepełniony. Kurde, może trzeba było te Volvo dać na czwórkę. Ale to w Legionowie generalnie widzę, że tak bardziej jest pełny. Przejeżdżamy jeden przystanek i już. Jest też ciekawy temat. Ceny powoli stają się... Ja nie wiem, o co im chodzi z tymi cenami. W ogóle kurs, szczegóły. A, bo ja... Dobra, przypomniałem się, dlaczego ja internetu nie mam. Przecież ja przecież nie mam jeszcze ten do odblokowania. A ile się w ogóle... Czekajcie, badania. Internet. Żeby mieć wlan. Łomatko, dopiero 180 pucharków muszę zdobyć. A mam ile? 30 dopiero. Kochani, to my dopiero za jakieś 5 lat my to zrobimy. Osiągniemy. To nie ma tak łatwo. Czekajcie, linie autobusowe. Aha, już linia 4 zarabia więcej niż linia 1. Wiecie co, ja może zrobię tak, że po prostu ta linia 1. Kurde, personel, flota. Nie no. To się wchodziło tutaj w mapę, muszę to pamiętać. I zrobimy tak, linia 1. Edytuj rozkład jazdy. Ustawienia zaawansowane. I po prostu linia będzie kruszać tylko od poniedziałku do piątku. Zrobimy po prostu tak. Bo mi się wydaje, że ona w weekend po prostu nie będzie miała ludzi. Skoro ona w tygodniu potrafi mieć maksymalnie 6 pasażerów w godzinach szczytu, więc w tygodniu nie sądzę, żeby to było mega dużo. Tylko sobie popatrzę jeszcze na ten punkt obsługi pasażera, jak ja to tak nazywam. I chyba zrobiłem sobie 3 stanowiska, bo tu czasem musi po prostu przerwę zrobić. Jest tak, centrum obsługi, tak jest, tak to się nazywa w grze. Zrobię tak, cyk, cyk.
Tak, od razu tutaj sobie. O, i tak ładnie będzie wyglądać, to niech on stanie. Halo, proszę wstać. Dobra. Dziwnie to wygląda. tu. To jest to samo, nie? Tak, dobra. I od razu tak, personel, zatrudnienie pracowników, pracownicy serwisu, cyk, cyk. Niech mi tu przychodzą do pracy. Czas oczekiwania 10 minut, o kurde. Ale już tutaj zaraz pracowników zatrudniliśmy, więc myślę, że teraz czas oczekiwania zmaleje do zera wręcz. Okej, na dwójeczkę to damy oczywiście Cito. I czwóreczka. Na czwóreczkę to jednak musimy poczekać, bo musi mi wrócić Urbino. Na zajkę. Trochę nie przemyślałem tematu. Mogłem jeszcze dwa autobusy kupić, ale dobra. Już to, no w sumie ciekawe, czy jak jest... Powiedzcie mi w komentarzach, napiszcie mi, bo ja do końca nie wiem, czy jeżeli ja na przykład zrobiłem dłuższą przerwę właśnie na PKP Legionowo tutaj, to czy on się wtedy może ten autobus podładować, czy on traktuje go jako przystanki, on po prostu się nie ładuje. Bo mi się wydaje, że jak po prostu tam puszczę elektryka, to on mi nie... W trakcie jazdy po prostu straci baterię. Nie wiem. Nie orientuję się, wiecie? Nie do końca wiem, czy to tak działa, że na przykład jak zrobię długą przerwę na takim przystanku PKP Legionowo, gdzie jest właśnie ładowanie, to czy on wtedy będzie się ładować po prostu podczas tego tak zwanego postoju, takiego dłuższego. Okej, to od razu sobie puścimy na linię 1 Mastera. Nadal czekamy na linię 4. Ja się obawiam, że będzie to opóźnione te przypisanie. Chyba, że teraz ma następny, ostatni kurs. Tak, następny kurs ma nieczynny. A ten? Ten to już ma nieczynny, czyli on zaraz będzie na zajkę wracał. Okej. Okay. Tylko żeby mi to nie zniknęło. Szybko, szybko! Bo on musi na 12.30 już tutaj. To on będzie opóźniony. To już wiadomo. Tylko żeby mi to nie zniknęło, kurde. Bo ja się, nie wiem, załamę. Dobra. Szybko, dawaj, wjeżdżaj. Sobie mogłem Cito już przepisać, ale dobra. Okej. Cyk. Na czwórkę damy Cito. Po prostu. Tak to zrobimy. Też. No. Okej. Okay. Tak to na ten moment zrobimy. Dobra, bo to tak trochę śmiesznie wygląda. Zrobimy troszeczkę inaczej. To usunę. I zrobię normalne, kurde, fotele. Tak jak powinno być. Czyli coś takiego. No. Od razu lepiej. A nie to, co było wcześniej. O, teraz to profesjonal. No. Pięknie. Jeszcze damy tu roślinę. O. Roślinę damy. I od razu ładniej. No i dobra. Myślę, że uda nam się utrzymać obecne warunki. A weźmiemy go, wyczyścimy wewnątrz. Na razie może jeszcze nie będziemy tankować. A, czekajcie, bo chciałem zobaczyć właśnie jak Cito sobie radzi na czwórce. Się zastanawiam, dlaczego czwórka ma opóźnienie 7 minut, ale zapomniałem, że go przepisałem później, dlatego pewnie. Teraz nie może nadgonić rozkładu. No tak. Poczekajmy może jeszcze chwilkę, bo niby są już godziny szczytu, ale zobaczmy jak następnym kursem sobie poradzi. Chociaż nie, już widzę, że nadgoniło, bo jest 0, więc spoko. Ile on ma przerwę? Aha, teraz o 15 dopiero ma odjazd, dobra, spoko, spoko. Zobaczmy teraz powinno być tak. Bardziej, więcej ludzi powinno być. Nawet sobie radzi. Dziwne. No ale radą zazwyczaj jest chyba taki...
Większy ruch niż po południu, zauważyłem. Okej. A nie, damy tego Salarisa na dwójeczkę. Okej. No. Tak będzie. Często jeżdżę na rowerze, jestem zachwycony, że autobusy są zawsze nie puste. Dlaczego ty jeździsz na rowerze, jeździsz autobusem? Nie ogarniam tego. Proszę bardzo, 31 tysięcy zarobiliśmy dzisiaj. I to chyba pewnie głównie linii 4. Bo sobie zacząłem się, a bilety nie są jakieś drogie, poza tym one nam przybywają. Proszę nie narzekać, że bilety są drogie. Bo nie są. Jakieś oszustwa tutaj mówią. No już tutaj, czy są te stanowiska, już są kolejki? Za bardzo rozbudowałem ten. Centrum obsługi. Aha, tu widzę, że jeszcze mi każe przypisać zmianę na 4. Super. To poczekamy, aż autobusy wrócą jakieś, bo sprintera ja nie chcę wysyłać na 4. Wiem, że to już są już godziny takie wieczorne, ale nie widzę tego. Dobra, przypiszemy na tą 18:50 do 23:00. Ale na od 18:20 do 22:30 to przypiszemy coś innego. No to pewnie Solarisa z 4, bo pewnie ona kończy gdzieś tam do 18 czy coś. A zaraz zresztą zobaczymy. Na przykład Tecito. Nie, następny kurs ma. A ten? No ten zjeżdża 18:12. Okej. Okay. Czekajcie. Kliknę na niego. Dobra, go, 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 go. Dawaj na zajkę, bo ja muszę cię wypuścić na brygadę od 18:20 do 22:30. Pierwsze problemy. Dwa autobusy musimy dać na tą linię, już nie mam taboru, nie? Go, go, go. Dawaj, dawaj tym Solariskiem. Na zajkę, szybko. Dobra. A, tutaj już mamy autobus. Super. Na elektryczny mogliśmy dać i przetestować go ewentualnie. O, dobra. A on w ogóle może wyjechać. No spokojnie. Okej, okay, dobra, to wyczyścimy go zewnątrz, wyczyścimy też na zewnątrz. Tutaj go zatankujemy. O, tutaj to w ogóle musi praktycznie wszystko zrobić. Wow, 273 tysiące mamy już. To dobrze, że zarabiamy. Bardzo mnie to cieszy. Już od dłuższego czasu jeszcze autobusem jeszcze. Jestem tylko zadowolony. Ja życzę mojego starszego kierowcy, mówi, by się chciałem prawie przeżyć. A tam. Nie jeździłeś N14 za czasów Michalczewskiego. To były czas. I to w ogóle rozwarte tłumaczenie, ten, że chyba ten rozkład został przetłumaczony na plan lekcji. Śmiesznie jak to wygląda. Po polsku. I Daniel już skończyła kursowanie? Chyba tak. Tak, bo tu wyjechał ten. Tu posprzątaj mi ten autobus. Niech już powoli zjeżdżają te autobusiki. O, na razie mamy dobre po opinie, więc nawet nieźle. Czekamy, aż będziemy mieć 5-0. Tak musi być. Swoją drogą teraz zauważę, że ja nie mam żadnej lampy na tym. Czekajcie. Korytarz? Gdzie ja mam lampę? Halo? Kurde. Nie chodzi mi o takie światełka. Chodzi mi o lampę zwykłą. Może w biurze. Kurde, usunęli czy co? Czy ja... A, dobra, tutaj jest. O taką lampę mi chodzi właśnie.
Okej. No i dobra. O, Solaris wrócił. Ale nie trzeba go tak za bardzo naprawić. Kolejny Solaris wrócił. Ej, w ogóle on nie ma nigdzie napisanego numeru toborowego. Tak jak na przykład tutaj z tyłu. Tutaj nie ma, ale to się domyślam, że dlatego, że jest to autobus warsztatu. Kto tam? A dobra, bo to weekend jest, to i tak tam mniej autobusów jeździ, więc tam nie będzie to przeszkadzać za bardzo. Ten wyczyścimy. Dostaliśmy jakąś opinię chyba jedną gwiazdką. Nie lubię się autobusami PK Stasilas. Wiem, że to nie jest krytyka, ale taka jest prawda. Okej. Okej, skończyliśmy chyba kursowanie wszystkich linii już. Bo każe mi przeskoczyć w czasie. Jeszcze tak zobaczę. Tak jest. No i dobra, kończymy piątek. Za chwilę będziemy mieć weekend w grze. Jeżeli chodzi o weekendy, będę najprawdopodobniej robił tak, że odcinek sobotę i niedzielę będzie łączny odcinek. Czyli tutaj weekendy będzie sobota, niedziela. Nie będę tak jak robił teraz, że pojedynczy jeden dzień. Jak w tygodniu. Ale to już będzie w szóstym odcinku CityBus Managera. Więc mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał. No i trzymajcie się. Cześć.